Siemaneczko, kupiłem nową zabawkę do nagrywania filmów. Mam nadzieję, że się przyda. Tylko bardzo bym Was prosił o jakieś opinie i rady, jak tego używać, jakich ustawień najlepiej używać do nagrywania najlepszych materiałów. Patrzcie na to. GoPro. Właśnie zakupiłem najnowszą GoPro 11 Hero, co tam, Black, jak to się tam nazywa. Do tego karta pamięci 250-170 MB na sekundę. Myślę, że będzie ok. No i tak to wygląda. Hero 11 GoPro Black. Taki sprzęcik. Może się przydać, kurczę, gdzieś do snurkowania, gdzieś do nagrywania pod wodą. Może coś do nagrywania z jazdy na skuterze. Pod tym kątem jakby ją kupiłem. Do jakichś takich aktywności bardziej. Do stabilizacji, dobrej stabilizacji obrazu i do jakiegoś dobrego zamontowania kamery na kasku, czy w jakichś tam innych opcjach, czy na rower właśnie, czy do czegoś innego. Za wiele w pudełku tutaj sprzętów nie ma, jest tylko akumulatorek. Tutaj jest jakiś jeden tylko uchwycik, jakiś taki kabel do ładowania. I tutaj jeszcze też taki uchwycik, to zaraz tam zacznę rozpakowywać i tak dalej. Kartę musiałem dokupić osobno. No i taki sprzęcik, taka kamerka. Plus ten sprzęcik to jest prawie równe 2000 zł. No mam nadzieję, że nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto i że przydadzą się. Tylko nigdy jeszcze z tym sprzętem nie miałem do czynienia. Nigdy żadnej wcześniejszej wersji GoPro nie używałem. I totalnie się nie znam, jak ustawić jeszcze tam jakieś najlepsze opcje nagrywania i tak dalej. Czyli potrzebowałbym od Was takiej pomocy. Ktoś, kto używa tego na co dzień. Ktoś, kto ma, jakby orientuje się, jakie ustawienia najlepiej jej ustawić, żeby się to po prostu najlepiej nagrywało, żeby był najlepszy, wyrazisty obraz i tak dalej, i tak dalej. Kurde, jedną ręką sobie chyba z tym nie poradzę. To bardzo bym Was prosił gdzieś tam w komentarzach o jakiś support taki Wasz i info, co tu sobie w niej ustawić, żeby mieć najlepszy obraz, najlepsza jakość, najlepsza stabilizacja i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo proszę o pomoc, a ja za chwilę wkładam baterię i zaczynam testować, jak będzie nagrywać się z niej obraz, a jak z iPhone'a, który teraz trzymam w ręce. Tutaj widzicie taki obraz, a za chwilę uruchomię kamerę i dla porównania dam wideo z kamery. Co prawda nie wiem, czy ustawienia będą najlepsze, bo sam nie wiem jeszcze, jak je ustawić, ale zrobimy zaraz jakieś porównanie. Czy to będzie dobry zakup, potrzebny gadżet, czy tylko pieniądze niepotrzebnie wydane w błoto. Zanim otworzyłem jeszcze ją do końca, to od razu wiecie, co się mi rzuciło w oczy i jakie pytanie w głowie urodziło. Czy są jakieś specjalne tutaj... O, mogę się zobaczyć. Czy są jakieś specjalne i dobre, i w ogóle czy to jest przydatne, zabezpieczenia na tutaj szkiełko, na aparat, że tak powiem, na kamerę. Czy ktoś w ogóle tego używa, czy to jest sens montować, czy spokojnie jest to na tyle wytrzymałe, że się nie porysuje i że będzie ogólnie czyste i że będzie sprawdzać się w takiej podstawowej wersji, jaka jest. Czy może jednak warto dokupić sobie jakąś osłonkę, ochronkę, szkiełko, plasticzek, cokolwiek, co by chroniło tutaj ten obiektyw. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. No i oczywiście, jeśli chodzi tutaj o osłonkę tego przodu, znaczy tej głównej części tutaj, to czy też warto to jakoś zabezpieczyć, czy tak jak jest, jest spoko i nie trzeba w ogóle o tym nawet myśleć. Doszła tutaj do mnie ekipa. Słuchajcie, co do tego, to ja nie wiem, czy to trzeba mieć paznokcie ze stali, czy jest jakiś sposób na to, żeby w prosty sposób otworzyć miejsce, gdzie wkłada się akumulator, czy ładuje kamerkę. No przecież to jest nieprawdopodobne, jak ciężko tu z tej strony cokolwiek jakoś to otworzyć. No po prostu siedzę tutaj już 10 minut, trzy osoby już tu próbujemy, mordujemy się, jak to otworzyć. No i muszę Wam powiedzieć, że jest to strasznie ciężkie i do tej pory nie otworzyliśmy. Nie jestem w stanie uruchomić kamery, bo nie jestem w stanie wsadzić baterii. Nie wiem totalnie, jak się tego zabrać, także jeśli chodzi o to, to jest tu pierwszy minus kamerki, która jest bardzo fajna, taka mała, poręczna, fajnie się to może nagrywać i tak dalej, dwie te... Albo po prostu nie wiesz, jak to otworzyć. No właśnie, albo nie wiem, jak to otworzyć, ale właśnie z tego, że w ogóle nie wiem, jak to otworzyć, a głupi chyba nie jestem, to wiele osób w takim razie będzie miało problem z otworzeniem tego i ze złością na początku, z obsługą tutaj to tego wywali i wywali do kosza nową kamerę i pójdzie oddać do sklepu. To wszyscy się jakoś, chyba że którzy to
mają to jakoś to otworzyli. No chyba tak, no ale ja nie wiem, no będę dalej próbował, ale to myślę, o mamy łyżkę, może zaraz tą łyżką jakoś spróbujemy, czy ja nie wiem, czy my, powiem wam, że przydałyby się jakieś specjalne narzędzia do otwarcia tutaj miejsca, gdzie wkłada się baterie. No kurde, jak ciężko, to masakra. Dobra, powiem wam, że w końcu nam się udało, zobaczyliśmy filmik na YouTubie właśnie, jak to otworzyć, zaraz wam pokażę. Tak wygląda tutaj. Okej, okay, uruchamia się. Właśnie, kolejną wadą tej GoPro po tym, jak właśnie nie wiadomo jakim na początku otworzyć, choć już to właśnie jest taki lekki patent na to, to nie ma polskiego menu. Nie ma polskiego menu i trzeba dać niestety po angielsku. Także można po niemiecku, po francusku, po jakichś tam jeszcze innych różnych językach, ale niestety polskiego nie ma. Tutaj trzeba żeby... Dobra, ja obrócę kamerę, poczekaj. Zbytnio nie potrafię jakby tego przeczytać. Co to jest napisane? Co to jest napisane? Ustawiliśmy na język angielski. Yeah. I teraz tak, by using the GP... I agree bardzo to the terms. Musimy zatwierdzić warunki korzystania z tego, czyli klikamy accept. Teraz GPS. Czy chcemy GPS? Chcemy, bo to są fajne funkcje później. Tutaj aplikacja Quick, to trzeba będzie sobie to zainstalować i chyba też na tym. Install GoPro Quick App on your iPhone, tak. Finish setup. Dobra, no czyli musimy teraz zainstalować aplikację na iPhone'ie, taką Quick specjalną, darmową. I później, o tutaj możemy sobie zeskanować, pobrać i dopiero wtedy będziemy mogli ukończyć finish setup. No później dopiero będziemy mogli ukończyć uruchamianie naszej kamerki, czyli mamy zostawić kamerę i postępować zgodnie z instrukcjami na aplikacji. Dobra, przyszedł czas. Powiedz mi, którą stroną, bo jeszcze nie wiem, nie mam pojęcia. Zamontowanie, tak o, no. Tak o, no zamontowanie karty pamięci. Kurka? Aplikację mamy już zainstalowaną, ale nie możemy niestety zrobić... Musi tak kliknąć. Aktualizacji, bo jest za słaba bateria, ma 13% tylko i trzeba podłączyć ją do prądu. Trzymaj ją tak leciutko. Czekaj, bo tak nie mam jak tego zrobić, bo ja trzymam jedną ręką tu, jedną tu. O dobra, tak będzie dobrze. O, takie, no klikło, no tak. I potem trzeba przytrzymać tak, no, i to tak, tak. No, i tak. O, dobra. Jest kliknięte. I sobie baterię. Czyli tak, tutaj się ładuje, mamy małe wejście. O, tutaj z przodu. Tu mamy kartę, a tu wkładamy baterię. Dalej. Baterię. Ja muszę nie tak, odwrotnie. Odwrotnie, o tak, tak no. Tak. To jest, żeby wyciągnąć sobie jakoś tak tą baterię. Mm-hmm. Na razie nie będę, bo nie chcę urwać. Mm-hmm. I to tak mocno się zamyka, no ale to, żeby było wodoszczelne, to musi mocno. O, zaskoczyło. Dobra. Powiem wam, że no trzeba trochę siły w to użyć, ale okej. I pamiętajcie, nie używajcie do tego żadnych łyżeczek, nie ciągnijcie tak w dół, tylko to trzeba, tutaj sobie dajcie palca. Mm-hmm. I tak prostopadle wyciągnąć, no to jest tylko ciężko. No bo ja raczej nie dam rady. Trzymaj ją. To trzeba tak po prostu tu równo wyciągać, tak a jak nie szufladę. A nie tak, no jak szufladę właśnie. O, dobre porównanie, jak szufladę, czyli tak, trzymać to sobie i widzicie? I to odchodzi, puszczamy i się otwiera. No. Czyli tak, a nie tak jak myślałem. No tutaj... O, kurczę, ciężko, no. No ciężko, chcę ciężko. Spróbować. No spróbuj. Ale chyba łatwiej się zamyka niż otwiera. No na pewno. To jest bardzo fajna ta kamerka, w ogóle ona jest no bardzo, bardzo fajna. Nie potrafię tego powiedzieć. Mogę włączyć? Możesz włączyć, no. Dobra. Właśnie jeszcze przydałoby się wyłączyć ten dźwięk. Okej, okay, czyli wszystko widzimy. A tu od góry, o tu możesz, no tu włączysz nagrywanie. Się. No włącz nagrywanie. Dobra, teraz jest nagrywanie już. I tutaj w ogóle nagrywam ciebie. Tak? Jakby i widać no twój telefon. Ja też się tu widzę, wiesz, w ekranie. Co jest nagrywane? Ja widzę, ale fajne. Możesz fajne. O, tutaj jeszcze tylko doszliśmy do tego, MK w sumie doszła, że to jest uchwyt na kask. Że to można sobie tutaj przykleić na stałe do kasku. Widzicie, to się montuje i później tutaj tą kamerkę się wkłada i można je sobie jeździć na przykład skuterem czy rowerem, w zależności od tego, czym się tam chce, do czego kask używamy. Wciskamy sobie to i nagrywamy z kasku. Tak. Tak. Można też na czoło nakleić. Można też na przykład. Pokażemy. Ja mnie też się pokażę. To się nie nagrywa, bo nie ma karty. Nagrywa już, jak włożyliśmy. Już nagrywa się wszystko. No, ile już? 50 sekund jest na film nagrany. 10%. 10%, zaraz się marnuje. No bo to jest rozładowane, trzeba to pełno naładować. Podobno 2 godziny można nagrać jedną baterią. Trzeba kupić drugą zapasową. I jak się jedna skończy, to wtedy przekładasz sobie tylko baterię i znowu masz 2 godziny nagrywania. A tutaj na przykład jeszcze... Tak ta.
się za ten. Zapisało się, no. A jak się robi zdjęcia? No to musisz w prawo przejść palcem. No. O, teraz masz foto. Pokaż, uśmieszek. Ja cię, tylko te dźwięki trzeba wyłączyć, bo mnie strasznie denerwują. No, wszyscy słyszą. Zrobię zdjęcie. Ja cię. Zasłania sobie palcem. Nie. A, widzę. No tak, tak. O. Wszystko ciężko chodzi w tej kamerce, no ale... Ale fajne bardzo. Dobra. No to w sumie rozpracowaliśmy kamerkę. Prawie w całości jeszcze no, tylko jest potrzebujemy. Inny, nie? Jak widzę tutaj stąd, to taki. No. No. Zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy jak to będzie widać na komputerze i gdzieś na YouTubie. No ale dobra, najważniejsze co to mamy, czyli podłączyliśmy wszystko. Teraz tylko trzeba naładować baterię. No i tyle. Pokazuje mi, że 1000 zdjęć można zrobić chyba. Nie, 999 plus. Także może nawet z 2000 albo nie wiadomo ile. W każdym razie ponad 1000 zmieści się. Dwa zdjęcia. I filmik jeden. Znaczy to będzie... Nie, ja tylko mówię, dobra, ale nie nagrywam. Dobra. Nie nagrywam, ale widać. No. GoPro Hero Black 11. A to jest jakiś najnowszy, czy to tak, jest... Tak, tak. Naj. Na razie najnowsza, za niedługo będzie 12. Tak. Jak to się da tu, to widać tylko no, jakby tylko na tej kulce, tej... no. No. Tak to dopiero. To dziwny obraz, taki kulka. Co trzeba powiedzieć na koniec tego filmu, to że kamera ma naprawdę mnóstwo ustawień i wszystkie te ustawienia, każda mała zmiana wpływa bardzo mocno na jakość wyświetlanego obrazu, a więc trzeba się naprawdę dużo z tym pomęczyć. Ja męczę się już od 2 dni z ustawieniami tej kamery. Myślę, że póki co jest, no już jakoś tam w miarę to wygląda ten obraz. Pewnie jeszcze nie perfekcyjnie, pewnie jeszcze nie na maksa wszystko wycisnąłem z tej kamery, ale już i tak jest całkiem nieźle. Wieje bardzo mocny wiatr. Tak jak słyszycie, lekko też szumi, jeśli chodzi o mikrofon wbudowany, który jest w kamerce, ale naprawdę bardzo mocno wieje. No i chyba to tyle, także ogólnie fajna zabawka, jeszcze wiele rzeczy mi tutaj zostało do przetestowania, ale jeśli chciałoby się gdzieś posnurkować, gdzieś coś popływać z nią, pojeździć na rowerze, czy na jakimś motorze, czy gdzieś szybko na rowerze właśnie po lesie, czy jakieś inne różne rzeczy, to zdecydowanie tak. Okej, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do usłyszenia w następnym vlogu. Na razie, hej, cześć!